Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Aja, no to jest Mad Max, odcinek trzeci już, jedziemy z tym koksem, słuchajcie, jesteśmy w naszej bazie już z całymi zwłokami tego samochodu, no i bierzemy questa od naszego gościa z garbem, żeby zobaczyć, co on tutaj nam wymyśli znowu. Hey man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. I'll fashion a harpoon. Harpoon. Słuchajcie, nieźle. Będziemy robić teraz nasz pojazd, więc... Tak, musimy zabrać się za zbieranie wszystkich rzeczy potrzebnych do... właśnie... budowy naszego... O, Magnum Opus. Nasz pojazd nazywa się Magnum Opus i będziemy go ulepszać oczywiście. Zbierać do niego części, złom, takie pierdoły. Właśnie to się nam przyda do ulepszenia samochodu. Już wiem, po co jest złom przynajmniej. Bo nie wiedziałem. Włosy stoją pewnie tak śmiesznie. Sorry, przed chwilą driftowałem głową po podłodze i tak mi zostało. Weź grot. Gdzie jest grot? O Jezus. Ty, halo. Mi tu Steama nie włączaj. No trochę taki syf mam w pokoju, ale nieważne. Znaczy ważne, ale... ale nieważne, co... Co jest za samochód? To jest ten sam. O! Pogrzebacz! Idziemy. Mów pierdolić, ale kurde, takim żelastym to fajnie by się po mordach biło, nie? Tych kolesi tam. Do czego może nam być harpun? Będziemy mogli z niego strzelać. Albo do zabijania ludzi, albo do, kurde, nie wiem, holowania czegoś, albo do rozwalania jakichś rzeczy. Witaj w warsztacie, tu zostanie skonstruowany i zmodyfikowany Magnum Opus. Kategoria harpun jest oznaczona jako cel misji. Wejdź tam i zainstaluj podstawowy harpun. Wow, palniki boczne. Ozdoba nam. Uuu, shit. Podoba mi się. Max zdobył grot dość złomu, żeby zainstalować podstawowy harpun. Kurde. Taran? Ty, no zajebiście. Ty, możemy budować tą naszą maszynę. Jakie świetne to jest. To nam chyba w prawym dolnym rogu pokazuje ilość złomu przeze mnie posiadanego. Zajebiste. Podoba mi się. Scrotus war boys are out there. And if we don't weaken their numbers, why it'll mean the end of you, me, and the Magnum Opus. All right, let's do it. No ciekawie. Fabuła póki co wygląda tak, że jesteśmy na jakiejś pustyni. Zajebali nam auto, rozwalili nam to auto. Trafiliśmy na jakiegoś psychola mechanika i on teraz robi nam samochód, którym będziemy niszczyć cały świat i zbierać więcej złomu. Póki co ja tak to widzę. Rozwal? Co? Jak mam to rozwalić? Rozjebać mam to tak? U. Patrzcie, już wysiadać potrafię. Klawiszem R. Ten już naprawia od razu. To jest prawdziwy mechanik, to jest dopiero zapał do pracy. Wysiadasz z auta, on już leci z kluczem, żeby ci pomóc i wszystko naprawić. No ja póki co zajmę się taranowaniem. To jest zabudowane. O? O? Patrzcie to.
To już wiemy, do czego jest harpun, jednak do rozwalania rzeczy. Nic tu nie ma. Jedziemy dalej. A co tam? Ostatni. A te straszaki to jakoś takie straszne nie są za bardzo. To co to jest w ogóle? Wygląda jak... Kurde... Jakiś... Jakaś część statku. W sumie rzeczywiście to jest taki jakby ten... Kiedyś to był ocean. Możecie sobie spróbować to wyobrazić. Że w tym miejscu kiedyś wszystko pływało. Było pełno rybek i takich pierdół. A teraz są jakieś straszaki, które musimy... Dobrze spierdziać. Zwiad? Czy idziemy się bić? Czekaj, tam coś jest. Tu jest ewidentnie coś do zeksplorowania, a my nie możemy zostawić takiej okazji. A właśnie, to jest to miejsce, w którym byliśmy, ale debil Ian nie potrafił wysiąść z samochodu i... Mo! Patrzcie to. Jeep. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, kontra, kontra, kontra i cię połamie, cię połamie. Kark złamany. Zajebisty. Kocham to. Co ty tu masz? Łup. Złom, 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 więcej złomu, wszystko zbieramy. Gdzie tu coś jest do podniesienia, no? Halo? No, nic nie widzę. Można się tam wejść? Chyba nie za bardzo. Nie ma... O, właśnie tego szukaliśmy. ...100%. Achievement get! Splądrowaliśmy wszystko. Następny poziom. Poziom, że taki poziom, czy taki poziom, że nie. Nieważne. Zajmijmy się w końcu normalnymi rzeczami, jedźmy zrobić tą cholerną misję. Bo ja tutaj oczywiście zaraz zacznę robić wszystko, żeby uniknąć tej misji, zwiedzając, ale w sumie... Cholera. Driver Ion. A oczywiście zaraz się skupimy na innych rzeczach i nigdy nie skończymy tej gry. Zaczął grać, już chce skończyć. No nieźle. Podoba mi się to miejsce. Tam jest jakieś obozowisko. Już widzę, jak rozpierdzielamy to obozowisko. Tak mi się wydaje oczywiście. Bo w sumie tak wygląda, jakbyśmy mieli je rozwalić. S przybliż. S przybliż? Chyba oddal, kurwa. Debile. Wrzaskun? Co? Jedynym zadaniem Wrzaskuna jest zagrzewanie obrońców obozu do boju i wprawienie ich w bitewny szał. Pod jego wpływem wrogowie w okolicy stają się groźniejsi. Zabij Wrzaskuna, aby przywrócić im normalny stan. Ognista rura będąca częścią obrony. Paliwo zostanie przygotowane do wakacji. Czy jakieś złe rzeczy, które nas mogą uszkodzić? I snajperek. To wszystko. Strzeżone, coś tam, pierdu, pierdu. Koniec pierdolenia. Idziemy niszczyć. Magnum opus. Wygląda to jak jakieś rozjebane gówno zardzewiałe. No powiedzmy, że to biorę. Snajpera jej już nie mają. Bo wam się teraz skończy benzynka.
Oj, panowie. Da się to jakoś szybko rozwalić, albo nie ginąć po prostu. Wow! Panie. Mamy jakieś bronie? Nie. Nic nie ma. Właśnie jak ja mam go zabić? O, mapa! Wow, shit! Prawie jak Los Santos. Przecież ja nie mam czym go zabić, bo nie mam ammo. No i tak jesteście słabi, dalej wyłamię wam szczęki. Że niby wy jesteście mocni teraz. Nie ma bata. Cfele. Co? Jak ja mam go zabić? Czym? On musi się zesrać na mordę. Przecież go do mnie sięgnę. Ha, bo tutaj jest ten. Spadniesz. Kurwa. Wystarczyło tak zrobić. Ale powiedzmy, że było odrobinę zabawniej. Bo podobno byli mocniejsi. Podobno. O, zdjęcie, o, sweet. Max, we miss you, come back soon. O, ale tu mam... Czy ja kiedykolwiek wrócę? Nie. Nigdy. Jeb, jeb. Motherfucka, z buta wjeżdżą. Wyłamuje zamek. Panowie, no nie... Nie z takimi kozakami się lałem. Ała. Ała, ej, bio. Dobra, leżysz stary. Ja ci zabieram kosę. No i ogólnie macie przejebane teraz. Co teraz? A, że ja mam tam iść, a tu... Dobra, myślałem, że tu mam iść. I patrzcie, w ten sposób bym złą zapomniał. Cholera, nic nie słyszę poza szumem. Insignia z Krocusa. Co będziemy tutaj plądrować teraz? Ała, moje uszy. I wasze pewnie też. Manierka jest pełna. Przypomnijcie mi, którym się piło? Czwórką. Dużo tej wody. Dużo wody. Czekaj. What the fuck? Czemu tu są drzwi? Aha, bo to chodzi o ten obrazek. Nie ma. Niszczę was, cfele. Maxi wrócił. Wszyscy do domów. Wypierdalać. To jak się tu pusto zrobiło? Tak się boją. O, wreszcie moje uszy. Oh. Jaka cisza, nie?
miód na uszy. Próbuję sobie to wyobrazić, miód na uszach. Fuj. Dobra, jesteśmy w jakiejś piwnicy. Robimy klimacik. Skradamy się, poskaczemy trochę, tak, tutaj jakieś zejście w dół, ale nie wiem, czy my tam chcemy iść, bo tam jest jeszcze wejście do góry. Gdzie ja chcę iść? Czy ja stąd nie przeszedłem? Nie. Gdzie... A, to kurde, ja coś znowu ominąłem, kurwa. To jest ten koleś, którego widzieliśmy. W którymś z poprzednich odcinków. Chyba w pierwszym. Tak, w pierwszym. Zniszcz pompę paliwa. No dobra, ale ja chcę wrócić, makler. No, tam coś ominąłem. Jak ja nie lubię takich dróg, że jest kilka naraz i ja wtedy nie wiem, co ja mam robić. No i wtedy właśnie takie miejsca. Jak te opuszczam. Potem nie mam złomu, żeby ulepszać moje magnum opus. Insignia. Czyki czyni. Szmato. Nie ma. JP. JS. Jebać Skrotusa. W sumie on nie żyje chyba, nie? Bo mu rozpiłowaliśmy pół mordy piłą mechaniczną, ale... Po co my tu właściwie jesteśmy? Nie wiem. Zapomniałem. Widać, jak się kampanie ten... Zobaczyliśmy póki co, że rozwalili nam samochód. Ten ostatni. Na maksa. O. Furia. Podoba mi się. Podczas walki wręcz Max będzie gromadził furię. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu furii Max wejdzie w tryb furii, który zwiększy jego siłę. Jego wszystkich ciosów, bo zamyśliłem się. Taka stop klatka mózgu, nie? Ale z was drewna są. Ci co mają te takie, co są tacy biali i w ogóle to... To są cioty. Nóż w kark. Też walka z nimi to jest miód. Kurwa no, ej. Ło, zabójstwo przy ścianie. Zabójstwo furii. Ta furia jest zajebista. A ja chcę tak 20 naraz przeciwniku, przecież to jest piękne po prostu. Jak ja mam to zniszczyć, powiedzcie mi. Mam w to strzelić, czy co mam zrobić? Mam zatańczyć, nie wiem. Cokolwiek. Za pomocą kanistra. Kurwa, jak ja bym interfejs jeszcze ogarniał, to by dobrze było. Tu jest kanister, o. No właśnie. No i po problemie. Kurde, ale ten to ma kopa, nie jednak. Ten jak jebnie, to nie ma chuja we wsi. No i po zawodach. Cała baza poszła w pizdu. Przejęliśmy całą bazę. Ty, jedną misję zostawiliśmy i złom nie pozbieraliśmy. Ty, to już nie będę mógł tego złomu pozbierać, czy co? Ej. Ojej. Ła, no kurwa. No właśnie chciałem najpierw to wysadzić, a potem ten złom pozbierać. Żal. Dyskryminują mnie. Gra mi z góry nakazuje, że najpierw muszę pozbierać te znajdźki, potem to zrobić, co oni każą. I potem mi zaliczają tak, a nie inaczej. O wy śmiecie. Że wiedziałem, że tutaj są te i ja chciałem to zrobić teraz. Żal. Ale nie, mogę teraz normalnie.
Bo mi zalicza normalnie. Chyba. Może jesteśmy na początku, ale... Jezu, teraz to znaj... Idę stąd. Kiedy indziej mu... A, albo nigdy. There's something they're doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the magnum opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. W tym miejscu się z wami pożegnam, dzięki wielkie za oglądanie i już do następnego odcinka, już się nie mogę doczekać, aż będziemy rozpierdalać te wszystkie bazy, nie? Walczyć tutaj ze wszystkimi, kurde, jak ja to kocham, Boże. Zajebista jest ta gra, podoba mi się. Jednego, czego mi tu brakuje, to trochę więcej obiektów, bo tu jest, kurwa, wszędzie pustynia. Ale przyzwyczajmy się, od tej gorączki już mi mózg za chwilę tutaj chyba... wyparuje to w klimatu, zaklimatyzujemy się w tym miejscu, więc na razie, do zobaczyska, cześć.